Hi guys! Witam was w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jedziemy na zawody biorcowe i pokażę wam, jak to wygląda. Wszystko. I się spotkamy z Livią, Zosia też jest w moim domu. Więc no, pokażę wam mój outfit. Zaraz będziemy się przebierać i już za 20 minut jedziemy. To my tak wyglądamy. Ja mam leggingsy z nie wiem jakiej firmy, Bry. Takie, bardzo ładne i wygodne. I bluzkę z kolekcji Horizont Panny i Silhouette Lavender z krótkim rękawkiem. A Zosia, ja mam mój topik i... Tak. No. I jakieś tam gówniane rzeczy. I... Gdzie gówniane? I bluzę. Jakąś czarną cukru. No. A ja bluzę nie wiem, jaką biorę, jaką weźmę. Jakoś wezmę. Jakoś wezmę. Co? Okej, to my już jesteśmy, tak wygląda mój picnik, tak na dworze byłam. No i pokaż parkour. Znaleźli jakieś małe dzieci ogólnie skaczą i to jest tak, mega niskie. Ale tak wygląda. Dużo przeszkód. Przeszkód. 9 przeszkód jest i tak. Czy dziecko jakieś skacze, ale... I my czekamy teraz na Livię. No i zaraz będziemy się przebierać i wszystko, więc no. Super! Ładnie! Czekamy teraz nadal na Livię. No i ogólnie fajnie się tam skacze, skoczyłam już raz metr, później już mi tak trochę gorzej wychodziło. Jakby to znaczy dwa razy metr skoczyłam. No. No i teraz właśnie czekamy na Livię. No i mi się zdaje, że mogę wygrać 70. Zosia będzie dla mnie ogromną konkurencją, ale będę starać się ją przebić, mimo że ona będzie szybsza, no bo wiecie, jest wyższa i w ogóle. Więc no, zobaczymy jak pójdzie. A co do 90, to mam gorsze odczucia. Na pewno będę mieć jakąś zrzutkę. Tak obstawiam, że co najmniej dwie zrzutki będę mieć. No i mogę być na końcu, mogę być ostatnia. Ale dla mnie najważniejsze jest, żeby wiecie, żeby nie być po prostu tchórzem, żeby to zrobić i nawet jak to będzie masakra. To jest Livia, która nam pożyczyła dwa hobby horse, to jest jeden z nich, a to jest drugi. I patrzcie, jak mam fajnego hobby horse. Tak, drugi. Ma antenkę jeszcze, 5 gramów, więc... I to jest Livia jej. Piękne. A to jest nasza idolka. Zobaczcie, jaka hot. No zobaczcie, jaka piękna, piękna. To jest jednak... This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. Yeah. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Zobaczmy, co wyszło. Dobra, zapomniałam wam nagrać, ale my już zobaczyliśmy parkour. No i my będziemy jechać z Livią. Livia będzie 28, a ja 30, a Zosia będzie 44. Tak, więc no. Cicho. Tak, tak. Cicho, cicho.
Jestem na razie trzecia, więc dobrze, jestem no z kimś na równi. No i mam nadzieję, że jeszcze nikt mnie nie pobije, bo tak to będę zła. I będę ja bić już. Ja miała niestety jedną zrzutkę, ale tak to by była druga, bo jej super poszło. Teraz będę mówić wyniki, a ja jestem siódma końcowo, więc no, fajnie. Teraz już 90 i tyle będzie nas czekać. Może dam radę, zobaczymy, ale będzie ciężko. No. Przy przeszkodzie byłam już zmęczona. Kurde, po co tu skakałam? Ale to jest serio, po prostu głupie dziecko. Musiał go nie być. Błagam, nie zbij? Dobrze. Dawaj! Super! Super! Jestem w domu i to montuję. No i chciałam tylko już zakończyć, gdzie my już poszliśmy. I końcowo na 90-tkach Zosia była piąta, Livia była chyba czwarta, a ja byłam 11. No trochę kiepsko mi poszło, bo było tylko 16 osób, ale okej. No i ogólnie chciałabym to wszystko podsumować. To ogólnie bardzo mi się podobały te zawody. Ja bardzo lubię po prostu tą rywalizację i ten vibe tych zawodów, żeby cię rozprężanie, później te właśnie patrzenie parkouru, to skakanie. Najbardziej faktycznie lubię no, uczestniczyć ten sam moment, kiedy no, już się skacze na tym parkurze. No i to bardzo lubię, więc będę już jeździć na więcej takich zawodów. Może i to jest cringe i to jaki, ale no mówiłam, bardzo lubię takie zawody, no a tak na razie na konie, na zawodach to tak mniej no. Zaczęłam się ogólnie ostatnio robić takie dziwne błędy, więc no trochę kiepsko. Ale wracając, to mi się bardzo podobało. Dziewczynom super poszło. Naprawdę. Tego akurat nie mam, ale Livia jeszcze poszła szybko, ja spontanicznie się zapisała na potęgę skoku i skoczyła do 1,15 m. Dobrze jej poszło, naprawdę. Ja skoczyłam też metr tam, dużo metrów, więc no. Myślałam przez chwilę, że to jest 1,10 m, ale szczerze wątpię. No i naprawdę każdemu polecam, ktoś lubi skakać, no bo serio skakanie z kijem nie jest aż takie ciężkie, jak to się ma jakiegoś fajnego. I serio już mam sobie niektórą taką technikę, że po prostu jak ciężko coś skoczyć, to po prostu sobie to tak, tak wiecie, tuż przed skokiem sobie tak wyjmijcie i tak miejcie, wiecie, początek kijek przy pupie, ale nie wy, wiecie o co chodzi. No ale wracając, to serio, miejcie w dupie, że to skręć, bo to jest serio fajne. No i bardzo dziękuję dziewczynom za wspólny spędzony czas, bo było serio super. Było dużo spontanicznych jakichś decyzji, bo mamy dużo fot, bo robili tam fotografowie. No i zobaczymy, kiedy dojdą zdjęcia i w ogóle, czy je będę mieć. Więc bardzo mi się podobało. Chciałam tylko dodać, bo jak mogliście słyszeć podczas przejazdu Livii na 90, ja mówiłam, że jestem na jakieś dziecko, to o co chodzi? To chodzi o to, że jak właśnie było wyczytowane, że ma się przygotować Weronika Szymańska, teraz na parku zapraszamy jakieś dziecko, no to się okazało, że dziecko nie przyjechało, a ja wtedy postanowiłam, by sobie skoczyć
dwie pięćdziesiątki tak w kole, żeby takie ostre zakręty poćwiczyć, tak mega szybko. No i mi tak właśnie zawołali podczas, kiedy ja skakałam. Więc ja tak poszłam, już byłam tak zdyszona przed pierwszą przeszkodą, że byłam tak zmęczona. I przez to dostałam właśnie dwie zrzutki. Mimo wszystko jestem siebie bardzo dumna, że chociaż te były rzutki, to się nie poddawałam, serio nie smuciłam się i szłam dalej, przez co właśnie nie zwaliłam z tej linii tą drugą przeszkodę. Więc może mi nie poszło jakoś dobrze, bo zdobyłam 11 miejsce na 16 osób, ale mimo wszystko jestem siebie bardzo dumna. I chyba to wszystko. Pa!